Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie Pana Jana, który pisze do nas. Banki przymuszają do płacenia kartami i przelewami. Nie można płacić gotówką, czy to jest legalne? Jeśli nie, to jakiego odszkodowania można żądać? Panie Janie, no nie do końca rozumiem, w czym tutaj tkwi tak naprawdę problem, który pan przedstawia. Z tego, co rozumiem, to był pan w banku, być może w oddziale jakiegoś banku i bank chciał, żeby pan zapłacił za jakąś usługę kartą czy też przelewem, bądź dokonał płatności na rzecz jakiegoś innego odbiorcy kartą bądź przelewem. Faktycznie taka sytuacja może mieć miejsce z dwóch powodów. Po pierwsze, pierwszy powód może być taki, że ten, do którego te pieniądze miały być przekazane, ma rachunek w jakimś banku i przyjmuje płatności tylko i wyłącznie przelewem lub kartą, jeżeli to ma być płatność za pośrednictwem banku, tak? A druga sytuacja to, że nie wszystkie oddziały banku mają banków mają obsługę kasową. Są czasami różnego rodzaju agencje bankowe, czy też agencje, czy też jakieś oddziały, filie w mniejszych miejscowościach, które nie mają, jak to się mówi, skarbca ani obsługi kasowej i nie ma takiego obowiązku, żeby miały. I wówczas ten obieg i realizacja transakcji odbywa się za pomocą przelewów, czy też kart, tak w formie elektronicznej. I jest to oczywiście legalne. Jeżeli pan chce bezpośrednio zrealizować płatność w gotówce na rzecz jakiegoś beneficjenta, tak, za jakąś usługę, za jakiś towar, zapłacić za jakąś opłatę, to może pan to zrobić bezpośrednio na ręce tego odbiorcy, tak, nie za pośrednictwem banku, czyli na przykład zapłacić temu kontrahentowi w siedzibie jego firmy albo zapłacić w okienku kasowym instytucji, na rzecz której pan chce to opłacić, czy też w sklepie bezpośrednio w kasie, tak? Jeżeli oczywiście jest tam obsługa kasowa. Taka możliwość jest i taka możliwość, pomimo rozwoju tych płatności bezgotówkowych, cały czas powinna być zagwarantowana. Oczywiście nie jest to przymus. Natomiast są przepisy w polskim prawie, które określają, że znakami pieniężnymi, za pomocą których dokonuje się płatności w Polsce, są banknoty i monety. I to jest ustawa o Narodowym Banku Polskim. W artykule 31 takie prawo ustanawia. Tak? Czyli jeżeli mamy gotówkę, to gotówką też zawsze powinniśmy móc zapłacić. Natomiast nie zawsze realizacja usługi jest dostępna w ten sposób. Tak? Wtedy po prostu możemy wybrać innego operatora, dostawcę usługi, czy też inną formę płatności, tak? Bo tutaj bank po prostu panu udostępnia możliwość pośrednictwa w postaci przelewu, czy też płatności kartą, a nie jest to bezpośrednia płatność na rzecz tego banku. Jeżeli natomiast w danej chwili ma pan coś zapłacić dla tego konkretnego banku i nie ma tam obsługi kasowej, to niestety może się to wiązać z koniecznością udania się do oddziału, który obsługę kasową posiada, tak? I wtedy tam wpłacić bezpośrednio pieniądze w gotówce. Także no tutaj nie widzę żadnych podstaw do odszkodowania, no chyba że ktoś pana potraktował, jak to się mówi, no niegrzecznie i chciał uniemożliwić wpłatę środków w gotówce, pomimo że taka forma jest akceptowalna w danym miejscu, tak? To wtedy z jakiegoś powodu, tak, z takiego powodu może pan mieć roszczenie, czy też reklamacyjne, ze względu na to, że ta jakaś osoba na obsłudze nie zrealizowała swojego obowiązku, tak, i nie umożliwiła panu płatności w gotówce. No to jest wtedy teoretycznie możliwe, tak, ale jaka forma odszkodowania, czy też jaka forma reakcji ze strony tej firmy, czy też tego banku, wobec której pan złoży reklamację, będzie, no to trudno powiedzieć. Może pan oczywiście, jeżeli pan się czuje pokrzywdzony, poszkodowany w jakiś sposób, wiązało się to dla pana z jakąś stratą majątkową, bo musiał pan coś zapłacić szybko i brak możliwości wpłaty tych środków w gotówce, pomimo takiej możliwości technicznej w danym miejscu, uniemożliwił panu realizację jakiegoś świadczenia i to naraziło pana na straty, to wówczas może pan oczywiście taką instytucję, osobę czy firmę pozwać i dochodzić odszkodowania, tak? Tylko że wiąże się to wtedy po prostu z postępowaniem na drodze cywilnej, prawdopodobnie z reprezentacją przez profesjonalnego pełnomocnika, tak, i dodatkowymi kosztami, żeby w ogóle taką sprawę wszcząć, a sukces nie jest gwarantowany. Więc tutaj kwestia jeszcze dla pana do przemyślenia.
Więc podsumowując, banki oferują nam pośrednictwo w przekazaniu środków i te pośrednictwo za pomocą kart czy też przelewów elektronicznych jest jedną z możliwości. Nie zamykają one drogi do płatności gotówkowej bezpośrednio na ręce kontrahenta czy też w niektórych oddziałach banków, które posiadają obsługę kasową. Więc z tego powodu o odszkodowaniu czy też nielegalności nie można mówić. Natomiast cały czas faktycznie gotówka, banknoty w postaci banknotów i monet jest środkiem płatniczym w Polsce i ogólnie powinna być taka możliwość, żeby banknotami i monetami płacić. Tak? Także, no, tak jak powiedziałem, ustanawia to artykuł 31 ustawy o Narodowym Banku Polskim i w tej kwestii się póki co nic nie zmieniło. Jeżeli by Pan miał jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do przekazywania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.